Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się kosztami życia w Stanach, a dokładnie moimi kosztami życia tutaj właśnie w Reno w Nevadzie. Ja nagrałem już taki odcinek kiedyś i to było prawie 2 lata temu. Przez te 2 lata dużo się zmieniło w Reno, koszty życia się zmieniły, także myślę, że jest to dobry moment na to, żeby po prostu nagrać taką aktualizację. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, zanim zaczniemy, to upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał. W ten sposób właśnie pomagacie mi w rozwoju i dotarciu do szerszego grona ludzi. Z tego właśnie, co sprawdzałem w swoich statystykach na YouTubie, prawie 58% z was, którzy oglądacie moje filmy, nie subskrybujecie jeszcze tego kanału. Także zapraszam serdecznie, po to, żeby po prostu nie ominął was żaden z kolejnych odcinków. No i dobra, moi drodzy, zajmiemy się dzisiaj właśnie kosztami życia w Stanach, ze względu na to, że bardzo wielu z was, z tego co właśnie czytałem w komentarzach, uważa, że życie w Stanach jest bardzo drogie, że tutaj się nie opłaca żyć, że wszystko co zarobicie, to wydacie po prostu na rachunki, na czynsz czy na opłaty za samochód. Także myślę, że ten odcinek pomoże wam spojrzeć na ten temat troszeczkę z innej perspektywy. Pokażę wam właśnie, ile dokładnie ja płacę za swoje rachunki, ile płacę za mieszkanie, co dostajecie za te pieniądze. Także mam nadzieję, że spodoba wam się ten dzisiejszy odcinek. Przez ostatnie 2 lata w Reno sytuacja zmieniła się dosyć mocno. Reno rozwija się bardzo gwałtownie. Wszędzie są budowane mieszkania, wszędzie są budowane osiedla domów i te domy są bardzo szybko wykupywane, ponieważ do Reno sprowadza się niesamowicie dużo ludzi z Kalifornii oraz innych stanów ze względu na to, że osiedliły się tutaj jedne z największych firm, takie jak Google, Apple, Tesla i tym podobni. Dlatego każdy przyjeżdża tutaj za pracą. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jakie są tutaj oferty pracy, ile kto zarabia, no to odeślę was w tym momencie do jednego ze swoich odcinków. Zrobiłem właśnie parę już filmów na ten temat, możecie zobaczyć, gdzie szukać pracy i ile można zarobić w poszczególnych zawodach lub na poszczególnych stanowiskach tutaj właśnie w Reno i w rejonie Reno. Pierwszym kosztem, jakim się zajmiemy w dzisiejszym odcinku, będzie oczywiście czynsz, czyli to, ile ja płacę za mieszkanie. Jeżeli oglądaliście mój odcinek o cenach domów w Reno lub na przykład cenach mieszkań w Reno, to wiecie mniej więcej, jak wygląda sytuacja z mieszkaniami w Reno i wiecie, że cena tych mieszkań idzie gwałtownie w górę. Ale moja cena mieszkania przez ostatnie 5 lat nie zmieniła się praktycznie w ogóle. Ostatnio, gdy nagrywałem ten odcinek jakieś 2 lata temu, a może nawet lekko ponad 2 lata temu, ja płaciłem za mieszkanie 980 dolarów za dwupokojowe mieszkanie. W tym momencie płacę równe 1000 dolarów za mieszkanie. Jest to mieszkanie, które ma 1250 stóp kwadratowych, czyli jakieś 116 metrów kwadratowych. Jest to bardzo duże mieszkanie z dużym tarasem. Także za mieszkanie płacę 1000 dolarów. Jedynym kosztem jeszcze związanym właśnie z mieszkaniem, czyli opłatą, którą ja płacę, jest rachunek za prąd. I mój rachunek za prąd waha się wszędzie pomiędzy 30 do 50 dolarów. W sezonie letnim powiem wam tak, mieszkając w Reno, tutaj jest bardzo gorąco, te mieszkania robione są, wiecie, z tektury i drewna, one się bardzo szybko nagrzewają, więc u mnie klimatyzacja chodzi tak naprawdę cały czas. Ja wychodząc do pracy nie wyłączam tej klimatyzacji, tylko ona sobie chodzi po prostu cały czas po to, żebym w momencie, kiedy wrócę z pracy, miał fajnie chłodno w mieszkaniu, nie musiał się dusić, otwierać okien, wietrzyć tego mieszkania. W momencie, kiedy ta klimatyzacja chodzi non-stop przez sezon letni, ja płacę około 40 do 50 dolarów za prąd. W sezonie zimowym, kiedy trzeba tutaj grzać, bo wiecie, w Reno w nocy, w sezonie zimowym temperatura spada nawet do minus kilkunastu stopni czasami i w tym mieszkaniu wyobraźcie sobie, jak może być zimno. To jest tak, jakbyście mieszkali w pudełku kartonowym po lodówce na przykład. Dlatego to samo robię praktycznie z ogrzewaniem. Zostawiam je non-stop włączone. Jest termostat, kiedy
temperatura w mieszkaniu osiągnie temperaturę, którą sobie po prostu ustawię na tym termostacie, ogrzewanie się wyłącza i w sezonie zimowym to ten rachunek za prąd sięga $50. Czasami przekracza te $50, to naprawdę zależy od tego, jak długo to ogrzewanie chodzi. Taka uśredniona cena, którą ja płacę za prąd, to jest $40 za miesiąc. Nie płacę za wodę, ponieważ jest to uwzględnione już w opłacie za czynsz i to nie ma takiej sytuacji, że na przykład po 2 czy 3 miesiącach będziecie mieli jakąś niedopłatę i będziecie musieli zapłacić za wodę. Nie, tutaj się po prostu w tych kompleksach takich apartamentowych nie płaci się za wodę, także nie musicie się tutaj martwić z użyciem wody, ponieważ nie płacicie za to. Jeżeli będziecie mieszkali w domu, to będziecie mieli do tego jeszcze doliczone wywóz śmieci, kanalizację i czasami taką opłatę jakby osiedlową za sprzątanie ulic i jakby pilnowanie porządku w waszej dzielnicy lub na waszej ulicy. Ja takiego czegoś tutaj nie płacę. Kolejną grupą rachunków będą na przykład tutaj media, czyli telefon, za który ja płacę $60 miesięcznie. W tych $60 mam internet bez limitów, rozmowy, SMS-y i tym podobne rzeczy bez limitów. Dodatkowo w tych $60, bo to jest numer w T-Mobile, mam internet na całym świecie bez ograniczeń już w tych $60. Czyli za każdym razem jak lecę do Polski, czy na przykład gdzieś podróżuję poza granicami Stanów, nie muszę się martwić o żaden roaming, nie muszę kupować tam żadnych numerów w tym kraju, po prostu korzystam z tego, co oni tutaj mi po prostu dają w tych $60. Kolejną taką jakby usługą, za którą płacę mieszkając tutaj, jest internet w domu. Za internet w domu płacę $50. Nie pamiętam, jaka to jest prędkość tego internetu, ale powiem wam tak, nigdy nie narzekałem na prędkość tego internetu. Jak wrzucam na przykład filmy na YouTube'a, które mają po 60 do 100 GB, to się wrzuca powiedzmy około godziny, półtorej godziny. Także jest to dosyć szybki internet, nigdy mi się nic nie tnie, zawsze sobie mogę ściągnąć wszystko bardzo szybko, jeżeli czegoś potrzebuję. Wszystkie jakieś tam serwisy streamingowe chodzą bez problemu, nic się nie wiesza. Uważam to za dobrą usługę. Internet jest z firmy Charter, $50, nie jest to wysoki koszt. Kolejną usługą, za którą ja płacę i podejrzewam, że większość z was właśnie płaci, to jest po prostu Netflix. Ja płacę za Netflix $15, to jest ta opcja, w której macie filmy w Ultra HD i tym podobne opcje. Macie chyba dostęp do 4 kont. Nie mam żadnej telewizji kablowej, nie mam żadnych innych usług streamingowych, takich jak Amazon Prime, czy jakieś Hulu, czy tym podobne rzeczy. Nie korzystam z tego, bo powiem wam osobiście, nie oglądam telewizji. Nie oglądam żadnych wiadomości, nie oglądam żadnych programów telewizyjnych. Jeżeli już czasami siądę po prostu, to włączę sobie jakiś serial na Netflixie czy jakiś film i obejrzę to, ale to jest sporadyczne ze względu na to, że ja bardzo dużo czasu spędzam na zewnątrz. Tak jak widzicie, jeżeli oglądacie tego vloga, zawsze staram się być gdzieś na zewnątrz, staram się nagrywać odcinki na zewnątrz. Dzisiaj troszeczkę inna sytuacja ze względu na dym z pożarów, no ale wiecie, ja po prostu nie mam czasu na to, żeby siedzieć na kanapie i oglądać coś, więc bez sensu, żebym płacił za telewizję kablową, czyli $15 za Netflix. No i dobra, kolejną taką grupą opłat będą opłaty związane z samochodem i ogólnie samochód. Ja w tym momencie nie mam kredytu na samochód, ale nie myślcie sobie, miałem na początku kredyt na samochód i płaciłem $360, ale nie będę tego uwzględniał tutaj w podsumowaniu miesięcznym, ponieważ po prostu tego nie płacę w tym momencie. Jeżeli oglądaliście mój odcinek o tym, ile kosztują samochody w Stanach, możecie sobie tam zobaczyć, ile mniej więcej wychodzą raty za poszczególne samochody i jak się to ma do waszych zarobków. Także możecie sobie to zobaczyć. Ja podlinkuję wszystkie te starsze odcinki pod tym filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć i żebyście wiedzieli dokładnie, o czym mówię tutaj, mówiąc, że na przykład te $360, które płaciłem za swój samochód, to nie był jakiś wysoki koszt i wcale to nie było żadnym obciążeniem na moim miesięcznym budżecie. Jedyną opłatą, jaką ja płacę w tym momencie związaną właśnie z samochodem, jest ubezpieczenie. I w tym momencie płacę $100. I to jest trochę dużo, jeżeli chodzi o ubezpieczenie samochodu. Myślę, że mogę znaleźć to taniej
przedziale około $60, tylko muszę się tym zająć, a powiem Wam szczerze, nie mam po prostu czasu, żeby przysiąść do tego i posprawdzać sobie inne firmy. Dużym plusem tego ubezpieczenia samochodowego, które ja mam w tym momencie, jest to, że moje mieszkanie jest ubezpieczone na 10 tysięcy. Znaczy się, nie mieszkanie jako samo w sobie, bo ja wynajmuję mieszkanie, a wszystko, co znajduje się po prostu w mieszkaniu, jest ubezpieczone na 10 tysięcy na wypadek kradzieży, pożaru, zalania wodą. Kolejną opłatą związaną właśnie z posiadaniem samochodu jest koszt paliwa. Mój koszt paliwa miesięczny nie odzwierciedla tutaj jakby takiej realistycznej sytuacji ze względu na to, że ja bardzo dużo podróżuję, jeżdżę non-stop. Ja praktycznie każdego dnia jadę gdzieś w góry albo jadę nad jezioro, dlatego uważam, że mój koszt paliwa nie jest tutaj dobrym odzwierciedleniem takiego miesięcznego kosztu normalnej osoby, która właśnie mieszka w Stanach. Ale sprawdziłem na przykład w swojej historii tam wydatków, bo ja sobie zapisuję wszystkie koszty każdego dnia, jeżeli gdzieś coś za coś płacę, to zapisuję sobie to w takiej aplikacji, po to, żebym wiedział mniej więcej, ile na coś wydaje. I tak jak patrzyłem na miesiące zimowe, gdzie na przykład mniej jeździłem w zeszłym roku, to ten koszt paliwa wahał się pomiędzy 100 do $150. Ale taki uśredniony koszt normalnej osoby tutaj właśnie, to myślę, że to jest około $100. Jeżeli chodzi o samochód, to są tak naprawdę jedyne koszty, jakie ja ponoszę miesięcznie. Wiadomo, że jeszcze w grę wchodzą takie rzeczy, jak na przykład naprawa samochodu, czy na przykład kupno nowych opon, ale nie są to koszty, które ponoszę każdego miesiąca, więc po prostu tego nie będę uwzględniał tutaj w tym podsumowaniu miesięcznym. Zrobię o tym odcinek, pokażę Wam, ile na przykład kosztuje utrzymanie mojego samochodu. Następną grupą kosztów, które ponoszę co miesiąc, będą takie koszty związane z życiem. Pierwszym z nich będzie ubezpieczenie zdrowotne, które opłacam sobie w pracy. Jeżeli widzieliście mój odcinek o ubezpieczeniu zdrowotnym, to wiecie mniej więcej, o co chodzi. Jeżeli nie, no to znowu zapraszam Was, link jest pod filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć, o co chodzi z tym ubezpieczeniem zdrowotnym w Stanach, ale ja płacę $7 z każdego paychecku. Reszta jest opłacana przez mojego pracodawcę. Mam dosyć dobre ubezpieczenie, nie ponoszę, a raczej nie poniósłbym jakichś wysokich kosztów, jeżeli poszedłbym do lekarza, czy na przykład do szpitala, bo firma, w której pracuję, powiem Wam tak, dba o swoich pracowników i oni mają bardzo dobre ubezpieczenie i dużą część tego ubezpieczenia właśnie opłaca pracodawca. Dlatego ja płacę tylko $7, czyli $28 miesięcznie. Kolejnym takim kosztem związanym z życiem, za który ja płacę, to jest siłownia, za którą płacę $20. Jest to sieć siłowni Fitness Connection. Oni znajdują się praktycznie we wszystkich stanach, w wiele lokalizacji, w każdym mieście. U mnie w Reno jest 2 albo 3 w tym momencie. Nie wiem, czy trzecia się chyba dopiero otwiera, także mogę sobie jeździć pomiędzy tymi lokalizacjami. Za te $20 mam dostęp do wszystkich siłowni z tej sieci, także jest to bardzo fajna opcja. Następny koszt i tak naprawdę ostatni w tym podsumowaniu to będzie jedzenie. Dlaczego zostawiłem to na sam koniec? Bo jest to tak naprawdę drugi koszt, jeżeli chodzi o wysokość tego kosztu w ciągu miesiąca. Jedzenie jest dosyć drogie w Stanach. I tak jak już Wam mówiłem w kilku swoich odcinkach, możecie jadać tanio, kupować jedzenie właśnie w sklepie za dolara, albo w Walmarcie, albo tam w jakichś innych takich dużych sieciach. Tylko powiem Wam tak, to jedzenie w tych takich tańszych sklepach i to tanie jedzenie nie zawsze jest dobre. Jest ono nafaszerowane niesamowitą ilością chemii, dlatego ja unikam, kiedy tylko mogę. I większość moich zakupów robię w takim sklepie, który nazywa się Trader's Joe. To jest jakby lepszy Lidl, powiem Wam tak, mają bardzo fajne produkty, mają bardzo dużo produktów organicznych, bardzo dużo produktów bez jakichś tam ulepszaczy, hormonów i tym podobnych rzeczy, mają dobrej jakości mięso i dobre warzywa z organicznych farm tutaj właśnie w rejonie Nevady. Drugi sklep, w którym ja robię zakupy, ale powiem Wam, że tam kupuję tylko i wyłącznie kilka produktów, to jest Whole Foods. Whole Foods to jest sieć sklepów, która teraz jest własnością Amazonu, ale od zawsze ta sieć sklepów była znana jako taki organiczny sklep. Tam, w tamtym sklepie ja kupuję warzywa i owoce i mięso, tak naprawdę.
jest to drogi sklep. Jeżeli na przykład możecie w Walmartcie kupić, powiedzmy, kilogram piersi z kurczaka za $3, to w Whole Foods kilogram piersi z kurczaka, powiedzmy, to będzie organiczna pierś, tak, będzie kosztował Was, powiedzmy, $18 do $20. Ja swoje zakupy spożywcze robię tak naprawdę raz w tygodniu. Jadę do jednego z tych sklepów lub do wszystkich, bo mam je po drodze, znajdą się bardzo blisko mojego mieszkania. Jadę tam i robię zakupy, powiedzmy, za około $40 do $60 i to mi wystarcza na cały tydzień. Ale mój koszt miesięczny za jedzenie to jest taki przedział, powiedziałbym, od 250 do $350 miesięcznie. Dlatego powiedziałem, że jest to tak naprawdę drugi najwyższy koszt zaraz po mieszkaniu. Chyba że macie samochód i płacicie kredyt za samochód, no to mieszkanie, kredyt za samochód, a potem jedzenie. I to będzie tak naprawdę ostatni koszt, który ja ponoszę co miesiąc, czyli koszt za jedzenie $250, który będzie w moim podsumowaniu, ale całkowity koszt miesięczny, który ja ponoszę w tym momencie, poczekajcie, bo sobie zapisałem, to jest prawie 1700 dolarów, 1650 do 1700 dolarów miesięcznie. Czy to jest dużo? Powiem Wam tak, jeżeli przeliczacie sobie na złotówki i porównujecie to do dochodów w Polsce, to tak, to się wydaje dużo, ale jeżeli mieszkacie tutaj na stałe i płacicie to po prostu, pracujecie w normalnym zakładzie pracy gdzieś, czy w jakiejś firmie, czy w jakiejś korporacji, to powiem Wam tak, taki koszt życia, czyli 1700 dolarów miesięcznie za wszystkie opłaty, za cały koszt jakby życia, to jest bardzo mało. Tylko że przeciętny Amerykanin ma, powiedzmy, pełno jakichś rzeczy na raty, czyli na przykład telewizor na raty, komputer na raty, jakąś konsolę na raty, telefon na raty, samochód na raty, dom w kredycie, pełno rachunków z kart kredytowych każdego miesiąca. To ten koszt miesięczny takiego przeciętnego Amerykanina wygląda zupełnie inaczej niż mój koszt. I tak jak już Wam mówiłem w jednym ze swoich odcinków, jeżeli macie głowę na karku, to możecie zminimalizować ten koszt życia w Stanach, powiedzmy, do takiego rozsądnego minimum, bez ponoszenia jakiegoś tutaj kompromisu. I możecie sobie żyć naprawdę wygodnie, mieszkać w fajnym mieszkaniu, jeździć fajnym samochodem i tak naprawdę pozwalać sobie na większość rzeczy, które chcecie. Także mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam spojrzeć tutaj na ten temat z trochę innej perspektywy. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania lub z czymś się nie zgadzacie, no to śmiało piszcie w komentarzach. Wiecie, że ja w miarę szybko odpisuję. Jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek i oczywiście subskrybować mój kanał po to, żeby nie ominął Was żaden z kolejnych odcinków. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Cześć!